pomarańczowe płomienie lizały ruiny zbombardowanej kamienicy. Brukowe uliczki pokrywała gruba warstwa szkła i gruzu. Samotna dziewczynka o mysich włosach barwy popielatej płakała nad ciałem martwej kobiety, prawdopodobnie swojej matki. Z oddali niosła się kanonada ognia zaporowego karabinów maszynowych. Od 3 dni trwała zacięta obrona polskiego garnizonu i sporadycznie niemieccy najeźdźcy napotykali jeszcze opór. Wrześniowe, piękne, czyste niebo przesłaniały ponure formacje Ju-87 Stuka. Przez ostatnie kilka dni niemieckie bombowce nurkujące brutalnie doskwierały polskim obrońcom, ale również ludności cywilnej, wielu miast i wsi. Te polskie świnie są strasznie uparte, powiedział jasnowłosy SS-man, bez emocji, patrząc jak jeden z żołnierzy SS wymierza karabin w płaczącą dziewczynkę i strzela jej w głowę. Dziecko upadło obok matki, rozchlapując krew wszędzie dookoła. To bez znaczenia. Nasze wojska już są na przedpolach Warszawy, odpowiedział Sturmbannführer, zdejmując szkiełko z lewego oka. Pochuchawszy na nie, przetarł je jedwabną chusteczką. Czarny Mercedes-Benz 770 sunął uparcie przez opustoszałe ruiny miasta. Gdy przejeżdżali niedaleko zniszczonego stanowiska obrońców, zobaczyli 3 polskich żołnierzy, których kończyny rozerwało coś w rodzaju granatu. Kto by pomyślał, że będą mieli odwagę postawić się w kwestii Gdańska? Mruknął SS-man w stopniu majora, zakładając szkiełko na swoje miejsce. Mogli ustąpić i nie musielibyśmy brudzić sobie rąk. Zmusili nas. Tak, to ich wina, powiedział oficer z mieszaniną przygnębienia, ale i radości. Wreszcie rasa panów będzie mogła zdusić podludzi i zaprowadzić 1000-letnie rządy narodu niemieckiego. Jesteśmy na miejscu, panie Sturmbannführer, zakomunikował kierowca kilka minut później, gdy 770 zatrzymała się w pobliżu ciężarówki wojskowej. Na miejscu była już grupa żołnierzy Wehrmachtu, którzy przeszukiwali ruiny budowli stojącej na niewielkim odludziu. Stary klasztor otaczało gęste połacie drzew, obejmując go jak matka tuli dziecko do snu. Dach budowli załamał się i wpadł do środka w wyniku trafienia jedną z bomb. Romański klasztor był nietknięty od frontu, ale prawe skrzydło oberwało nie mniej jak większość budynków, które mijali w trakcie jazdy. Ściany leżały złożone jak domek z kart. Kilku żołnierzy stało przed budowlą na warcie. Pozostali z pewnością przeszukiwali wnętrze. Poruczniku, proszę meldować, wydał rozkaz Sturmbannführer, wsuwając na dłonie skórzane rękawiczki. Oficer Wehrmachtu zasalutował, unosząc prawą dłoń w górę. Spiął się przy tym, jakby wsadzili mu kij w dupę. Same trupy jak na razie. Jeszcze nie dostałem raportu od żołnierzy, którzy mieli przeszukiwać piwnicę, panie Sturmbannführer. Powiedział tak szybko, jakby recytował wyuczoną formułkę przed nauczycielem. Major SS popatrzył krytycznie w kierunku ponurej budowli, której wybite witraże z jakiegoś powodu napawały niepokojem. Teraz, gdy tak przyglądał się im z bliska, był prawie pewien,
że stało się tutaj coś tragicznego i z całą pewnością nie były za to odpowiedzialne siły niemieckie. Idziemy, Fleischen. Muszę to sam sprawdzić. Powiedział Sturmbannführer, mijając porucznika i ruszając w kierunku drzwi wejściowych. Dodał jeszcze, nie patrząc na swojego adiutanta. Wojsko jest dobre do walki, ale sprawy natury ezoterycznej są im obce jak Polakom inteligencja. Fleischen podreptał za majorem, stukając obcasami po kamiennych schodach. Gdy tylko weszli przez lekko uchylone wrota, ujrzeli zmasakrowane ciało zakonnicy, które leżało metr od wejścia. Kobieta nie miała rąk. Ciemna, zaschnięta krew rozpłynęła się szeroką kałużą dookoła trupa. SS-mani przeszli nad ciałem, starając się nie wdepnąć w juchę. Poprzez zimne mury klasztoru poniosło się paskudne przekleństwo. Fleischen potknął się o kolejne zwłoki, których nie dostrzegł w ciemności. Wyciągnął chustkę i przetarł czoło, marszcząc brwi. Mimo panującego chłodu wewnątrz ruin, pocił się jak świnia. Mijali pojedyncze sylwetki żołnierzy, którzy upewniali się, czy któraś z zakonnic przeżyła. Światła latarek muskały nagie, surowe ściany, sprawiając, że mrok dokoła gęstniał jak śmietana. Rzeźnia, pomyślał Fleischen, wbijając wzrok w zakonnicę opartą o ścianę, której głowa praktycznie eksplodowała, a wielki krwisty bryzg zastygł nad nią niczym pióropusz. Nad zakonnicą krwią wypisane były słowa: w piekle było dużo więcej rozrywki. Pierdolona rzeźnia, pomyślał adiutant Sturmbannführera i poszedł dalej za swoim przełożonym. Nawet oni nie byli zdolni do czegoś takiego. Przecież jedynie rozstrzeliwali cywilów, nie pastwili się nad nimi. W ten naiwny sposób próbowali usprawiedliwiać się przed swoim sumieniem, o ile je mieli. Nie, pomyślał Fleischen, to było coś o wiele gorszego, silniejszego, nieludzkiego. Zeszli po stopniach w pozornie puste odmęty klasztornych piwnic. Przedzierali się zniszczonym korytarzem, gdzieniegdzie leżały fragmenty ścian i sufitu. Sporadycznie mijali opustoszałe pomieszczenia. Z niektórych wyłaniali się żołnierze Wehrmachtu, wciąż jeszcze przeszukujący podziemia. SS-mani szli uparcie w jednym kierunku, tak jakby już kiedyś tu byli i doskonale wiedzieli, gdzie szukać celu. Sturmbannführer przybrał obojętny wyraz twarzy, gdy na ich drodze wyrosła większa hałda gruzu. Krzyknął za siebie na żołnierzy, którzy po chwili przybiegli, i rozkazał im ją odgarnąć, aby dało się otworzyć drzwi, które blokowała. Po kilkunastu minutach mogli się przedostać do ponuro wyglądających wieżei, wykonanych ze starych, nieoheblowanych desek. Adiutant majora rozkazał otworzyć wrota, a następnie kazał żołnierzom oddać latarki. Wszyscy zostać tutaj. Tylko ja i pan major idziemy dalej. Zakomenderował Fleischen, doskonale znając procedury. Zrozumiano? Przytaknęli, spinając się na baczność, jakby zaraz miała się dokonać wizytacja z ręki samego Rundstedta. Nie mieli powodu, aby się sprzeciwiać SS-manom, tym bardziej, że byli zdyscyplinowani do granic możliwości. Niesubordynacja mogła kosztować ich sąd wojenny, a w konsekwencji pluton egzekucyjny. Poza tym, z trupimi główkami,
lepiej nie zadzierać. Flajsien z zadowoleniem na twarzy uruchomił swoją latarkę. Lubił czuć się ważny. Jasno-pomarańczowy promień był teraz jedynym źródłem światła. Sturmbannführer włączył również swoją i bez słowa ruszył śladem adiutanta. Stare, zapadające się pod sobą schody nie wyglądały zachęcająco. Pośpieszyli ku nim, przełykając ślinę. Obskurne wnętrze sprawiało, że po plecach Flajsiena przeszły dreszcze. Skręcili w prawo, prowadzeni przez tunel, który wił się jak wąż. Przedzierali się z majorem przez resztki klasztornych podziemi, mijając wykusze w ścianach, skrywające pustkę i mrok. Doszli do pomieszczenia, gdzie według zapisków otrzymanych od przełożonego została ukryta relikwia, święty artefakt, ezoteryczna busola na morzu astralnych wichrów. Lecz nigdzie nie było widać symbolu pierwszych chrześcijan. Rozglądali się dookoła, świecąc latarkami w poszukiwaniu symbolu ryby. Przez ciemności poniósł się rozpaczliwy, błagalny krzyk. Był przepełniony strachem, ale też uczuciem bezradności. Należał z całą pewnością do kobiety. Echo sprawiało, że zniekształcony dźwięk rozbrzmiewał w piwnicznych korytarzach, napawając mężczyzn strachem. Cudem powstrzymali się przed sięgnięciem po broń i otwarciem ognia. Usłyszeli cichy szelest kroków, które w tej otaczającej pustce brzmiały jak dudnienie słonia. Paradoksalnie, stukot ich oficerek nie był dla nich tak głośny, jak te żałosne człapanie kobiety. Zakonnica, bo byli już w stanie poznać po białym habicie, szła w ich kierunku, kołysząc się na boki. Sturmbannführer wyciągnął Lugera i uniósł broń, gotów by oddać strzał. Skierowali latarki i zobaczyli twarz kobiety, poznaczoną zadrapaniami, krwią i wyraźną bladością. Mimo że była tylko samotną kobietą, to jej widok wzbudził w nich uczucie przerażenia. Flajsien wstrzymał oddech, czując jak jelita napinają mu się z obawy. Stój! Zatrzymaj się! Krzyknął major w jej kierunku. Postać zatrzymała się i mrużąc oczy wyszeptała w ich kierunku. Błagam, pomóżcie mu. Zaczęli po niej świecić latarkami, aby zrozumieć, o czym mówi. Była to młoda kobieta w poplamionym, podartym habicie. Trzymała dziecko, a dokładniej niemowlę. Zakonnica łkała, próbując wydusić z siebie coś jeszcze, ale słowa utknęły jej w gardle. Pod ściany! Wychrypiał major. Natychmiast! Kobieta nie posłuchała. Otuliła dziecko ciaśniej, owijając je czymś, co mogło być workiem na ziemniaki. Pomóżcie mu! Powiem wam... Powiem wszystko, co się stało! Włosy stanęły im dęba, gdy usłyszeli ledwie słyszalny śmiech dobiegający z oddali. Dziecko jest martwe, Herr Weiss. Było martwe z chwilą, gdy znaleźliście szczeniaka razem z kobietą. Poinformował oficer medyczny, odkażając dłonie w alkoholu.
Na chwilę obecną nie jestem w stanie stwierdzić, co było przyczyną śmierci. Podejrzewam uduszenie. Na szyi Bachora znalazłem sińce, które mogą na to wskazywać, ale nie przypominają one uchwytu ludzkiej dłoni. Major Weiss pokręcił głową z powątpiewaniem. W tej sprawie nic się ze sobą nie zgadzało. Najpierw te martwe zakonnice i klasztor przepełniony dziwną aurą niepokoju. Później kobieta z dzieckiem. Jak się okazało, również martwym. Dziękuję. To wszystko, Herr Klein. Możecie wrócić do swoich obowiązków. Powiedział major i utkwił ponury wzrok w drzwiach, za którymi czekała tajemnicza kobieta. Jedyna ocalała, która przeżyła w murach klasztoru. I dobrze. Nasi żołnierze potrzebują pomocy, a nie, że muszę marnować czas na jakiegoś polskiego bachora. Medyk ruszył w przeciwną stronę, z całą pewnością kierując się do lazaretu, gdzie czekało go łatanie okaleczonych niemieckich żołnierzy, którzy toczyli ciężkie boje z upartymi Polakami. Sturmbannführer wyszedł z pomieszczenia i przeszedł przez korytarz, wsłuchując się w odgłos dochodzących zza metalowych drzwi uderzeń. Podziemia ratusza, który stał się siedzibą SS, spowijał kojący chłód. Na zewnątrz panował upał. Tutaj było inaczej niż w podziemiach klasztoru. Dlaczego czuł tam strach? Może to wina tej rzeczy? Nie miało to teraz znaczenia. Gdy wyduszą prawdę z zakonnicy, wszystko stanie się jasne, a wtedy odnajdą fiolkę. Ratusz, jak wiele budynków w mieście, nosił ślady nalotów. Jednak, relatywnie rzecz ujmując, przetrwał w zadowalającym stanie. Na tyle, że można było go wykorzystać. Weiss wyciągnął z wewnętrznej kieszeni piersiówkę z wygrawerowanym SS otoczonym laurem. Nad tym symbolem widniał okazały nazistowski orzeł. Piersiówka była prezentem od żony, który otrzymał po awansie na Sturmbannführera. Kristallnacht wrócił myślami do wspomnień. Miał wrażenie, że to było tak dawno. Pociągnął jeszcze jednego łyka i schował piersiówkę na swoje miejsce. Popatrzył na drzwi, za którymi wciąż odbywało się przesłuchanie. Z jakiegoś powodu kobieta zaczęła się stawiać i droczyć z nimi. Podszedł do wrót i pchnął je z całej siły. Zakonnica śmiała się. Stojący przed nią Fleischen uderzył ją w twarz zaciśniętą pięścią. Głowa kobiety odskoczyła gwałtownie w prawo. Krew poleciała na brudną, wilgotną, betonową podłogę. Odpowiadaj na pytania! Mówiłaś, że wszystko nam powiesz! Dopiero gdy ocalicie niemowlaka, faszystowskie świnie... Ostatnie słowa wypowiedziała w tak plugawy sposób, jakby wypluwała coś ohydnego. Fleischen znów ją uderzył, na co zakonnica roześmiała się jeszcze bardziej. Sturmbannführer zbliżył się na niewielką odległość, a wtedy zakonnica, jakby wiedziona dziwnym instynktem, utkwiła w nim wzrok. Przestała się śmiać i oblizała popękane wargi. Jej oczy błyszczały, a po policzkach spływał pot zmieszany z krwią. Śmierdziała moczem. Zdechło, prawda? Znowu oblizała usta, smutna na twarzy, ale za chwilę uśmiechnęła się w taki sposób, że Weiss
poczuł, jak po plecach przeszły mu ciarki. Było martwe, gdy cię z nim znaleźliśmy. To twoja sprawka? Spytał major, odpinając kaburę, aby mieć w pogotowiu swojego Lugera. Los dziecka był mu obojętny, ale wolał dmuchać na zimne. Kobieta mogła się okazać niebezpieczna, a cała ta akcja z niemowlakiem mogła być tylko podpuchą, aby znaleźć się dostatecznie blisko kogoś takiego jak on. Nie, nie moja. Ja tylko wykonuję rozkazy. Z ust zakonnicy wylał się gęsty strumień krwi, która skapnęła na jej bose stopy. Zaczęła mazać dużym palcem lewej stopy pokraczny rysunek. Przerośnięty, krzywy paznokieć odłaził, ukazując żywe mięso. Kobiecie najwyraźniej ani trochę to nie przeszkadzało. Czyje? Spytał Flajsien i już się zamierzał, aby znów ją uderzyć. Ale wtem kobieta gwałtownie obróciła głowę w jego kierunku i zawyła w tak przerażający sposób, że cofnął się metr w tył. Skulił się w sobie i zakrył uszy dłońmi w obawie, że zaraz ogłuchnie. Oczy zakonnicy zalśniły wściekłą żółcią. Pomieszczenie, w którym ją przesłuchiwali, stało się jakby mroczniejsze i przepełnione gęstym, czarnym dymem, który śmierdział jak stare, spleśniałe kurze jajka. Uderz mnie jeszcze raz, a wyrwę ci wnętrzności, utnę łeb i wepchnę go na ich miejsce. Powiedziała, uśmiechając się jak do małego dziecka. Sturmbannführer sięgnął po Lugera i wymierzył w kierunku przesłuchiwanej. Nawet nie drgnij albo strzelę! Kobieta spojrzała powoli w jego kierunku. Obracała głowę tak wolno, że Weiss miał wrażenie, iż minęły wieki. Oblał go dreszcz, gdy jej żółte ślepia wwierciły się w niego. Już nie jesteś ciekaw, co się tam wydarzyło? Spytała, wypowiadając bardzo powoli każde kolejne słowo. Nie chcesz wiedzieć, gdzie... Przerwała i zaczęła gwałtownie łapać powietrze, jakby się dusiła. Gdzie jest fiolka z łzami? Kobieta próbowała wymówić jakieś słowo, ale coś jakby utknęło jej w gardle. Wydarła się jak opętana. Jeszcze głośniej niż przed chwilą, gdy ostrzegła Flajsiena, co mu zrobi, jeśli ją jeszcze raz uderzy. Powinna sobie zedrzeć struny głosowe od tego wrzasku, ale jakimś cudem nic jej nie było. Z jej łzami! Krzyknęła, ciężko dysząc, jakby dosłownie przebiegła sprintem kilka kilometrów. Maryi! Matki Boskiej? Spytał Sturmbannführer, ale kobieta tylko zaczęła krzyczeć i parskać jak wściekły pies, chcący się rzucić do szyi, aby ją przegryźć. Mów! Natychmiast! Wrzasnął Flajsien, a kobieta ukazała zakrwawione, krzywe zęby. Po chwili zaczęła mówić. Gdy ciasny pierścień okrążenia zaczął się zaciskać, ale wciąż było jeszcze możliwe, aby uciec, część ludzi zdecydowała się wydostać z miasta. Również niektóre zakonnice próbowały szczęścia, starając się przedostać do Warszawy. Większość postanowiła jednak pozostać we wnętrzu wiekowych ścian klasztoru, który od lat był ich domem. Przepełnione wiarą i nadzieją, dzień i noc składały modły o ocalenie.
Pewnego wieczoru pod wrota klasztoru ktoś podrzucił niemowlę. Nie było żadnego listu z wyjaśnieniem. Dziecko zostało owinięte w brudne szmaty i jedyna, nietypowa rzecz, która je wyróżniała, to fakt, że było chore. Rozgrzane i zapłakane, potrzebowało stałej opieki. Siostry nie wiedziały, jak mogą ocalić chłopca. Chcąc go uchronić przed ewentualnymi skutkami nalotów, postanowiły trzymać go w podziemiach klasztoru, gdzie wciąż jedna z nich się nim zajmowała, siostra Helena. Liczyły, że chłód pomoże zbić gorączkę, która ewidentnie dręczyła dziecko. Od tego momentu zaczęły się modlić o ocalenie, ale również i o ratunek dla maluszka. Kaplicę spowijało migoczące światło palących się świec. Kiedyś stojące w równych odległościach ławki, teraz były zepchnięte pod ściany tak, aby cała centralna część kaplicy była pusta. Musimy się ukorzyć przed naszym Panem i prosić o ratunek. Tylko poprzez ból i poświęcenie staniemy się godne w Jego oczach. Módlcie się ze mną, siostry. Głos matki przełożonej, siostry Doroty, wypełnił zimną komnatę. Klęczały w nierównych odległościach z głęboko pochylonymi głowami i złożonymi rękoma tak mocno, że palce aż im zbielały. Na jedną z nich, siostrę Annę, zaczęła kapać krew. Jej biały habit stopniowo zaczął się barwić szkarłatem. Siostro Anno! Krzyknęła jedna z niewiast. Krew! Pisnęła, gdy zauważyła juchę, która coraz obficiej zaczęła cieknąć z sufitu. Na posadzce między wszystkimi kobietami zaczęła się tworzyć spora kałuża, która rosła z sekundy na sekundę. Siostra Anna poderwała się z kolan i odskoczyła pod ścianę, przecierając głowę, aby pozbyć się krwistych plam, jednak na marne. Siostra Dorota przeżegnała się zamaszyście i zaczęła odmawiać litanię do krwi Chrystusa. Przy siódmym wezwaniu ich modły zostały przerwane. Rozległ się odgłos kopyt uderzających o kamienną posadzkę. Dudnienie było początkowo ledwie słyszalne, ale z każdym kolejnym krokiem narastało, zupełnie jakby coś się do nich zbliżało. Stopniowo przerywały litanie, jedna po drugiej, i słuchając, wpatrywały się we wrota do kaplicy. Również siostra przełożona przestała prowadzić litanie, tylko patrzyła w kierunku wrót. Wtem z sufitu coś spadło. Uderzyło w kałużę krwi, która prysnęła na wszystkie strony, zalewając te spośród zakonnic, które były najbliżej. Przerażone, wszystkie odskoczyły jak najdalej od tego czegoś, co upadło i teraz leżało we krwi. Siostra Dorota wzięła jedną ze świec i zbliżyła się ostrożnie w kierunku środka sali. Święty Michał Archaniele, chroń nas w walce wobec szatana i przed jego zasadzkami. Wypowiadała szybko i z rosnącym wyraźnie strachem. Światło ukazało odciętą głowę kozła, która z wywalonym językiem wpatrywała się w krzyż na końcu kaplicy. Bądź naszą opoką, niech go Pan zastępów okiełznać zechce, połóż niebłagany. Odgłos uderzania kopyt narastał i zbliżał się coraz bardziej do wrót z drugiej strony. A ty, anielski generale zastępów niebiańskich, zrzuć demony na powrót do piekieł. Amen. Uderzenie omal nie wyważyło wrót. Zakonnice krzyknęły krótko i wpatrywały się z niepokojem, ale siedziały na swoich miejscach, ściskając w drżących palcach różańce.
tutaj były bezpieczne. Tutaj nic im nie mogło zagrozić. Tutaj głowa kozła otwarła nagle pysk i przeciągle zaczęła beczeć. Upiorny ryk zwierzęcia utożsamianego z samym diabłem wypełnił kaplicę, przypominając szyderczy śmiech mrocznej istoty z głębi czarnych odmętów. Zakonnice zaczęły krzyczeć i zrywać się ze swoich miejsc i uciekać, nie zważając na nic. Rzuciły się do wrót, które nagle same z siebie się otworzyły. Żadna nie dostrzegła w tym niczego niezwykłego. No i co było dalej? Przerwał kobiecie Flajsien, już podnosząc dłoń, aby uderzyć zakonnicę w twarz. Całkowicie zapomniał o jej ostrzeżeniu sprzed parunastu minut. Major Weiss powstrzymał go chrząknięciem, a gdy adiutant spojrzał w jego kierunku, Sturmbannführer powiedział: Otto, niech mówi, nie przerywaj jej. Zakonnica zaśmiała się gardłowo, demonicznie. Zaczęła w powietrzu kreślić symbol i głośno przy tym mamrotać. Heksa, heksa, wycharczała. Diabeł, szatan, lucyfer, lewiatan, niszczyciel. Co to? Flajsien wsłuchiwał się w słowa kobiety i omal nie padł na kolana. Powstrzymał się jednak ze względu na majora. Znał jego stosunek do tych spraw. Rodzice Flajsiena wpoili mu jednak coś zupełnie innego. Na wsi, gdzie przyszło mu się wychować, często rozmawiano o tych sprawach, chociaż dużo rzadziej niż o Bogu. To sprzeczne z wolą naszego Pana. Diabeł jest, pamiętaj o tym. Ale nie wart jest tego, aby o nim tyle mówić. Lepiej odmów zdrowaśkę i idź wydoić krowę. Mawiał ojciec, rolnik z dziada pradziada, który całe życie spędził na roli. Później przyszedł rok 1914 i ojca zabrali niedługo później. Pisał początkowo listy, ale gdzieś w okolicy sierpnia 1916 roku przestał. Od tamtego czasu Flajsien przejął jego obowiązki jako najstarszy z rodzeństwa. Gdy tylko osiągnął wymagany wiek, zaciągnął się i pozostawił gospodarstwo pod opieką dwójki młodszego rodzeństwa, Karla i Fritza. 3 miesiące później wojna dobiegła końca i młody wówczas Flajsien nie mógł się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Kilka miesięcy później wstąpił do niemieckiej partii robotniczej, gdzie poznał przyszłego wodza III Rzeszy. I tak powoli jego kariera pięła się w górę. Mimo wszystkiego, co przeżył, pamiętał słowa ojca. Diabeł nie wart jest tego, aby tyle o nim mówić. Weiss wyciągnął piersiówkę i pociągnął z niej obficie. Postukał czubkami palców o blat stołu, zupełnie nie przejmując się tym, co zakonnica wypowiedziała chwilę wcześniej. Całą jej upiorną wypowiedź skwitował. Do rzeczy. Mów, co było dalej. Zakonnice siedziały w opustoszałej sali jadalnej, łkając rozpaczliwie. Te najmłodsze wtulały się w ramiona tych bardziej doświadczonych, a siostra Helena, której przyszło zajmować się dzieckiem, ukojenie znalazła w maleństwie. Zdrowaś, Maryjo, zaczęła siostra Dorota, patrząc w sufit. Była przekonana, że Bóg im pomoże.
nie traciła wiary, która zamiast zniknąć mimo zła, które je spotkało, narastała. Łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Tyś pomiędzy niewiastami. Kolejne zakonnice poczęły dołączać do siostry przełożonej. Siostra Helena, trzymając dziecko, również zaczęła cicho odmawiać modlitwę. Niemowlak zaczął płakać, co nie przeszkodziło kobietom w modlitwie. Siostra Helena kołysała go delikatnie, podrzucając w ramionach. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Płacz dziecka rozniósł się echem po sali jadalnej, w której siedziały. Narastał z każdą upływającą chwilą niczym uporczywe bzyczenie, zbliżające się muchy do zepsutego jedzenia. Na swój sposób nawet tak brzmiał, jak przeklęte bzyczenie wielkiej zielonej muchy. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Podjęła dalej siostra Dorota, składając ręce przed sobą do modlitwy, a następnie wykonując znak krzyża w powietrzu. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Odpowiedział chór ubranych na biało zakonnic. Przez chwilę poczuły jakby ulgę. Lżej zrobiło się im na sercu i duszy, jakby ktoś zabrał kamień spoczywający do tej pory na ich piersiach. Wtem spostrzegły, jedna spośród nich, siostra Helena, kucała w kącie, przyciskając niemowlę i osłaniając je swoim ciałem. Klasztorem wstrząsnęła eksplozja. Wszystko się zatrzęsło, a kobiety jęknęły ze strachu. On... Wystękała żałośnie siostra Helena, oblizując nerwowo suche usta. Jest blisko, bardzo blisko. Powtarzała, tuląc niemowlę do piersi, które wciąż jeszcze cichutko pochlipywało. Wszystkie zgromadzone w jadalni kobiety wpatrywały się w nią ze strachem. Mając w pamięci to, co się wydarzyło w kaplicy, spodziewały się ujrzeć najgorsze. Wolnym krokiem w stronę siostry Heleny zaczęła iść siostra Dorota, wyciągając dłoń, aby ją dotknąć i uspokoić. Kto jest blisko? Spytała przełożona. Kucająca zakonnica zaczęła powoli obracać głowę w jej stronę. Reszta ciała tkwiła w bezruchu. Siostra Dorota patrzyła z coraz większym przerażeniem. Helena wyglądała, jakby skręcono jej kark, a głowa obróciła się tak, jak potrafią to robić jedynie sowy. Wpatrywała się z niepokojem. Czując rosnącą panikę, walczyła z nią ze wszystkich sił. Wtem siostra Helena przemówiła. Szatan przyszedł po was. Sturmbannführer spojrzał na zegarek, marszcząc brwi. Dochodziła 6:00 po południu. Zwykle o tej godzinie popijał kawę w swoim gabinecie. Jednak tym razem musiał siedzieć i słuchać tych niestworzonych opowieści. Robił to tylko dlatego, że liczył, że kobieta w końcu powie, co się stało ze świętym artefaktem, po który tak naprawdę tutaj przyjechali. W innym wypadku już dawno kazałby ją wyprowadzić na ulicę przed ratuszem i dołączyć do kolejnej grupy rozstrzeliwanych więźniów. Do rzeczy, kobieto! Zaczynał się niecierpliwić. Początkowo wstrzymał Fleischena przed stosowaniem środków przymusu bezpośredniego, ale jego cierpliwość powoli się wyczerpywała.
gdy kobieta znów zaczęła chichotać i powtarzać 5 imion diabła, nie wytrzymał i uderzył ją. Spadła z zydla i uderzyła czołem o posadzkę. Leżała tak dłuższą chwilę. Weiss akceptował te bzdury tylko i wyłącznie ze względu na fakt istnienia fiolki, o której się tyle naczytał. Jednak na razie nic nie wynikło z tych majaków zakonnicy. Obojętny na los kobiety Fleischen, ale nieobojętny na konieczność wydobycia informacji, uklęknął na jedno kolano, sprawdzając, czy nic jej nie jest. Żyje. Całe szczęście. Uderzyła na tyle mocno, że mogło się to różnie skończyć. Oderwał dłoń od szyi zakonnicy i podniósł się. Jak pan myśli, co się stało z fiolką? Major westchnął. Wyciągnął znowu piersiówkę i pociągnął kolejny łyk trunku. Piekielnie zapiekło. Tak jak lubił. Pojęcia nie mam. Wszystko to są jakieś cholerne bzdury. Ale są tak niesamowite, że trzeba uwzględnić fakt, że coś jednak może się w tym kryć. Poza tym, to jedyna żywa istota, którą tam znaleźliśmy. Trzeba wyciągnąć z niej wszystko, co się da. Otto. Fleischen oblizał spierzchnięte wargi. W ustach wyschło mu na wiór. Wszystko, co przed chwilą usłyszeli. Łącznie z momentem, gdy kobieta opowiedziała o tej głowie kozła. Czuł niepokój, gdy tylko przypominał sobie, jak zakonnica zaczęła beczeć jak stary cap. Nie sądzi pan, majorze, że ona potrzebuje lekarza? Zapytał adiutant, przyglądając się kobiecie. Zakonnica miała wory pod oczami. Na lewym policzku wyrósł dziwny pęcherz, z którego ciekła blado-żółta ropa. Skóra dookoła wrzodu zmieniła kolor z różowej na fioletową. Kompletnie nie znał się na medycynie, ale nawet on był w stanie stwierdzić, że coś jest nie tak z przesłuchiwaną. Major wzruszył barkami i ostentacyjnie poruszył lewą dłonią. Szkiełko okularu wypadło mu z oka i dyndało niczym spuszczone z uwięzi jojo. Już miał się odezwać, ale uprzedziła go zakonnica. Pijak i morderca, powiedziała znów dziwnie zmienionym głosem. Sturmbannführer już chciał się poderwać i kopnąć ją w twarz, ale coś go powstrzymało. Dziwna siła sprawiła, że nie był w stanie się ruszyć. Momentalnie też zapomniał, że chciał ją uderzyć. Kobieta uśmiechnęła się, ukazując żółte jak płatki słonecznika zęby i powiedziała: Śmierć kroczy za każdym z was. Zaczęła się śmiać i ani Fleischen, ani tym bardziej Weiss nie przerwali jej. Ciszę, która nastała po słowach siostry Heleny, przerwał krzyk pełen strachu. Siostra przełożona obróciła się za siebie i ujrzała siostrę Annę, która wiła się po podłodze, jakby przypalano ją gorącym żelazem. Krzyczała przy tym jak oszalała i darła swoje szaty. Siostra Dorota, chcąc zapanować w jakiś sposób nad wszystkim, jeśli było to jeszcze możliwe, podbiegła do wrzeszczącej i złapała ją za głowę. Módl się do pana! Siostry! Módlcie się razem ze mną! Wszystkie stały jak otępiałe, nie mogąc wyrzucić z siebie nawet jednego słowa.
Siostra Anna zaczęła krzyczeć jeszcze głośniej i rzucać się po podłodze, jakby wstąpiło w nią coś przeklętego. Przełożona próbowała ją przycisnąć, aby powstrzymać jakoś ten dziwny napad szału. Pomóżcie mi, prędko! Z pomocą przyszło jej kilka kobiet, które wreszcie zapanowały nad strachem i przyklękły obok, aby złapać i przytrzymać szarpiącą się siostrę Annę. Trzymały ją z całych sił, ale wyrywała się nieustępliwie. Rzucała głową na boki, zupełnie jakby w amoku, a z jej ust wydobywał się nieziemski krzyk, od którego drżały szyby w witrażach. Bez ostrzeżenia zaczęła pluć krwią, przez co zarówno siostra Dorota i cztery pomagające jej zakonnice zostały naznaczone rubinową juchą. Odskoczyły strwożone, a wtedy siostra Anna podniosła się do pozycji stojącej i wpatrywała się w siostrę Dorotę z tępym uśmiechem. Niczym sucha gałąź, przy odpowiednio silnym nacisku jej ciało zaczęło się łamać. Ramiona i nogi były wyłamywane w stawach, a kręgosłup na wysokości pasa strzelił i tułów kobiety złożył się do tyłu, jak domek z kart. Wszystkie zakonnice, które stały dookoła niej, odskoczyły, krzycząc z przerażenia. Siostra Anna otworzyła usta i zaczęła się śmiać, po czym pognała w czeluść otwartych wrót. Podskakujące bezwładnie ręce i głowa wraz z resztą upiornej groteski zagłębiły się w korytarz, by następnie zniknąć za załomem ściany. Minęło dobre pół minuty, zanim rozległ się stłumiony, przygaszony głos jednej z młodszych zakonnic. Gdzie się podziała siostra Helena i dziecko? Czy ktoś widział, jak zniknęli? Oczywiście, że nikt nie widział, ponieważ zbyt wiele uwagi przykuła makabryczna przemiana siostry Anny. Musimy ją znaleźć, szybko! Krzyknęła siostra Julia i wybiegła z sali jadalnej, nie patrząc za siebie. Kilka sióstr, wiedzionych może instynktem, a może chęcią ucieczki z klasztoru, pobiegło za nią. Przeorysza zdołała tylko krzyknąć zdawkowe „Nie!”, ale na niewiele się to zdało. Traciła kontrolę nad całą sytuacją i z przerażeniem zaczynała również wątpić w wiarę, która do tej pory zawsze utrzymywała ją, nawet w najgorszych momentach. Jedyne źródło światła pochodziło od palących się ruin na zewnątrz. Blask płomieni wpadał przez wybite witraże, jak i te, które wciąż jeszcze jakimś cudem pozostały na swoim miejscu. Julia biegła uparcie przed siebie w dziwnym zaślepieniu, odrzucając widok zdeformowanej siostry Anny. Zapomniała o niej. A teraz jedyne, o czym myślała, to siostra Helena. Krzyczała, nawołując, ale bezskutecznie. Szła korytarzami z rosnącą paniką, spostrzegając, że jest sama. Miała nadzieję, że jednak kilka sióstr pobiegnie za nią. Uciekły. Pobiegły do wyjścia, aby wydostać się z tego miejsca. Przez krótką chwilę sama poczuła pragnienie, aby uciec, opuścić to miejsce. Usłyszała szlochanie. Włoski na jej karku stanęły dęba. Przeżegnała się i zaczęła odmawiać najprostszą modlitwę, jaką tylko znała. Zrobiła jeszcze kilka kroków, jakby spod ziemi,
wyrosła przed nią postać odziana w biel. Rozpoznała siostrę Zofię, jedną z tych, które pomagały siostrze Dorocie przy Annie. Cały habit od pasa w górę miała ubabrany krwią. Julia przypomniała sobie, jak wrzeszcząca Anna zaczęła wymiotować krwią. Siostra Zofia wpatrywała się przed siebie. Nie reagowała na pytania siostry Julii, która zaczęła powoli podchodzić do przyjaciółki. Ostrożnie zbliżyła się do nieruchomej zakonnicy, której oczy zdawały się być wypełnione ciemnością. Gdy Julia podeszła dość blisko, dolna szczęka siostry Zofii opadła i z ust wysypały się wielkie, tłuste robale. Julia wrzasnęła z przerażenia, a Zofia uśmiechnęła się okropnie, po czym skoczyła w kierunku przerażonej zakonnicy i wgryzła się jej w szyję. Z chwilą, gdy rozpierzchły się z jadalni, wszystko zaczęło się dziać tak prędko, że siostra Maria straciła poczucie czasu. Nocna cisza niosła posępne odgłosy wystrzałów niemieckiej artylerii. Front był bliski załamania. Jutro, najpóźniej w pojutrze, oblężenie dobiegnie końca, a wtedy nic już nie będzie miało znaczenia. Zaczęła płakać, zarówno nad swoim losem, jak i losem Polski. Dlaczego tak właśnie musiało się to wszystko potoczyć? Po co to wszystko? Przez chore ambicje jednego małego człowieka, który wyobraził sobie, że jest jak Bóg? Czy naprawdę piekło nastało na ziemi? A może tak naprawdę zawsze tutaj było, tylko dopiero teraz się objawiło? Przez opustoszały, martwy klasztor niósł się jedynie odgłos kroków siostry Marii. Starała się wychwycić cokolwiek z tej pustki, mając nadzieję, że któraś z zakonnic jeszcze żyje. Wszędzie widziała zmasakrowane ciała. Przyświecając sobie niewielką świeczką, wpatrywała się w rozrzucone truchła zakonnic. Leżały dosłownie wszędzie, zdekapitowane, pozbawione rąk czy nóg, z dziurami w głowie czy torsach. Jedna z nich została dosłownie rozerwana na strzępy. Ręce się jej trzęsły, ale przestała już czuć gorący wosk, którym bez przerwy chlapała sobie dłonie. Mój Boże, kto to wszystko zrobił? Spytała, patrząc na zwłoki siostry Doroty. Siedziała oparta o ścianę, a jej głowa praktycznie zniknęła, pozostawiając po sobie krwisty rozbrysk na ścianie ponad nią. Odwróciła się i odeszła pospiesznie, nie chcąc czytać słów, które wypisane krwią widniały nad trupem przeoryszy. Odgłos skrobania czymś ostrym po heblowej desce rozległ się za nią. Był jeszcze inny, ale miała problem z nazwaniem go. Coś jakby mlaskanie? Z duszą na ramieniu, ale mając nadzieję, że nie pozostała tutaj sama, zaczęła iść w stronę dźwięku. Podeszła bliżej, nie mogąc zdiagnozować odgłosu, który słyszała. Wyjrzała zza węgła. Światło świeczki oblało korytarz pomarańczowym, drżącym światłem. Kucająca sylwetka trzęsła się jak w delirium. Paskudny odgłos mlaskania narastał. Siostro, czy wszystko w porządku? Spytała prawie szeptem. Postać przed nią zastygła w bezruchu,
a następnie powoli zaczęła się obracać. Co kawałek robiła przerwy. Przypominało to ruch wskazówek zegara po tarczy. Już w trakcie obracania Maria zobaczyła, że postać trzyma kawałek szkła z witraża. Połowa skóry na głowie z gęstymi puklami włosów była oddarta od czaszki. Na pół oskalpowana postać poderwała się i rzuciła z kawałkiem szkła w kierunku twarzy siostry Marii. Zakonnica zdążyła jedynie krzyknąć i zasłonić się rękoma. Bezskutecznie. Sekundę później długi na 10 centymetrów kolec szkła tkwił w jej prawym oku. Sturmbannführer Weiss ryknął w złości i walnął pięścią o stół. Ocalała zakonnica wybuchnęła głośnym śmiechem, spoglądając na zdenerwowanych SS-manów. Złapała majora za rękę, przyciągając do siebie. Nie chcesz wiedzieć, co było dalej? Co się stało z dzieckiem? Z fiolką? Szepnęła, nachylając się do niego. Fleischen sięgnął dłonią po broń. Uniósł ją, próbując wycelować, czego nie ułatwiały mu drżące dłonie. Sturmbannführer próbował wyszarpnąć rękę, ale bez efektu. Puszczaj go! Puszczaj, albo cię zastrzelę! Ryknął Otto na całe gardło. Zakonnica puściła dłoń majora, po czym zaczęła rwać sobie włosy z głowy. Następnie chwyciła za habit i rozdarła go, ukazując wychudzone, oszpecone licznymi bliznami nagie ciało. Kręci was ten widok? Zaśmiała się, wydając przy tym dźwięki, jakby mlaskała. Wygięła usta niczym sparaliżowana i zaśmiała się upiornie. Faszystowskie, brudne prosiaki śmierdzące gównem. Widziałam piekło. Wrzasnęła tak głośno, że aż szyba w oknie pękła na dwoje. Słyszycie? Byłam tam! Jedyna ocalała zakonnica, która widziała, jak siostra Helena wybiegła z jadalni z przekręconą tył naprzód głową, niosąc wrzeszczącego chłopczyka, próbowała przetrwać, modląc się skwapliwie. Siedziała zamknięta w swojej celi, wpatrzona w wizerunek Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, wiszący nad jej łóżkiem. Gdy ten koszmar zaczął przybierać na sile, uciekła i zamknęła się w środku. Jakaś niewidzialna siła próbowała zmusić nas do zła, pomyślała, trzymając uparcie złączone dłonie. Do potwornego zła, do zabijania siebie nawzajem. Wtedy to usłyszała. Krzyk, krzyk, który z całą pewnością nie należał do osoby dorosłej. Długo się wahała, czy wyjść i szukać dziecka. Bała się. Tak bardzo się bała, że myślała, aby pozostać w swojej celi na zawsze. Była świadkiem, jak któraś z zakonnic skoczyła na drugą i odgryzła jej pół twarzy za jednym razem. Ale te dziecko... Pomyślała, wpatrując się w obrazek. Pomóż mi, Mario, dodaj mi sił. Wypowiedziała, żegnając się i postanawiając ruszyć z pomocą niemowlęciu.
otworzyła drzwi. Rozejrzała się i wyszła w upiorną pustkę korytarza. Zaczęła iść, wymijając usypane zwały gruzu. Po nalotach i ostrzałach, co róż coś spadało z sufitu lub ścian. Szła powoli, ostrożnie stawiając kroki, a odgłos jej butów niósł się delikatnie w głąb mrocznej ciemności, rysując przed nią upiorną, bezdenną pustkę. Jeden krok, drugi krok, trzeci krok. Przy czwartym krzyknęła. Sceneria uległa tak potwornej przemianie, że aż ścisnęło ją w trzewiach. Chciała się wycofać, ale jakaś dziwna siła pchnęła ją dalej. Nastąpiła na ludzką czaszkę, a ta chrupnęła, jakby odlano ją z gipsu. Zamieniła się w pył, a jej miejsce zajęły dwie następne. Kości żeber, kręgosłupy z doczepionymi do nich czaszkami, miednice, łopatki, kości ramion i nóg, a także palce rąk i stóp. Szła po nich, czując, jak chrupią pod jej ciężarem. Chodź tutaj. Usłyszała przed sobą i za sobą, z oddali i z bliska, z wnętrza swego ciała i spoza niego. Zaczęła się rozglądać, bo nie wiedziała, gdzie iść, ale przede wszystkim chciała dowiedzieć się, kto ją woła. Poczuła wyraźnie czyjąś obecność tuż za sobą, a gdy się odwróciła, stanęła twarzą w twarz z elegancko ubranym starcem. Był wysoki, ze schludnie zaczesanymi włosami do tyłu i brodą w stylu starotestamentalnych proroków. Oczy lśniły mu dziwną, jasną poświatą. W prawej dłoni trzymał zwinięty pergamin związany złotą wstęgą. W drugiej miał czarne jak otchłań pióro, które ściekało krwią. Kim jesteś? Zapytała, chociaż i tak się domyślała. Niektórzy zwą mnie upadłym aniołem. Starzec wypowiadał słowa bardzo powoli, zupełnie jakby uwielbiał słyszeć dźwięk swojego głosu. Jam jest Lucyfer, ten, który niesie światło. W jego głosie pobrzmiewała kpina. Lecz zwątpił i został zrzucony w otchłań. Najbardziej jednak podoba mi się to jakże ordynarne, nieprzyjemne określenie. Diabeł. Starzec zaśmiał się przeciągle, kładąc szczególny nacisk na ostatnie słowo. Z chwilą, gdy niejako się przedstawił, jego oczy zaczęły błyszczeć ognistą czerwienią. Czy to jest piekło? Spytała, nie do końca będąc przekonana, czy chce usłyszeć odpowiedź na to pytanie. Piekło? Nie, Paulino. Jesteśmy w moim królestwie. Pstryknął, a w następnej chwili obok niego pojawiła się wychudzona, bezgłowa postać, której ciało okalały żelazne łańcuchy. Zabawne, jak wielu śmiertelników wypowiada się na tematy, o których nie ma zielonego pojęcia. Piekło to przeciwieństwo nieba. Kraina, do której zaglądam,
od czasu do czasu. Wszystko, co najważniejsze, znajduje się tutaj. Nieprawdaż? Mam dla ciebie ofertę nie do odrzucenia. Upadły anioł zwany Lucyferem podszedł bliżej, wyciągając zżółknięty pergamin i czarne pióro w kierunku Pauliny. Zdjął złotą wstążkę i rozwinął go. Okazało się, że pergamin to tak naprawdę ludzka skóra. Zakonnica zapłakała. Cofnęła się do tyłu, chcąc uniknąć tego, co ją czekało. Nim się zorientowała, pochłonęła ją ogromna, bezdenna otchłań. Dalej była już tylko ciemność i upiorny śmiech szatana. Ciemność. Ponura mgła spowiła ją swoimi obmierzłymi pazurami. Znalazła się w krainie wiecznego ognia, który palił i wdzierał się w głąb jej ciała. Płonęła, to znów była sobą. Skóra spływała jej z mięśni. Mięśnie się paliły i zostawały same kości. A za chwilę znów była sobą. Była kompletna. Krzyczała. Z wyjątkiem momentów, gdy jej głowa zamieniała się w nagą czaszkę. Obudziła się. Zimna, kamienna posadzka przyniosła znikomą ulgę. Wspomnienie płomieni było tak żywe, że na samo wspomnienie chciała znowu krzyczeć. Wody! Błagam! Pali! Tak bardzo pali! Lucyfer zaśmiał się, unosząc w dłoniach puchar z czerwonym winem. Niech zgadnę. Chcesz zrozumieć, co chciałem osiągnąć, wdzierając się do waszego klasztoru? Zakonnica pokiwała ochoczo głową, w nadziei, że diabeł w zamian za posłuszeństwo napoi ją i odsunie od niej ten koszmar, który przeżyła. Czy to nieoczywiste, moja droga? Ciągnął szatan, popijając nieskończony płyn, którego wciąż przybywało w pucharze. Chciałem pokazać wam, że w tych czasach, że podczas wojny, że największym złem jestem, byłem i będę ja. Zakonnica schyliła głowę i spojrzała na swoje poranione kolana. Pan Piekieł roześmiał się, tańcząc dookoła kobiety i rozlewając niedbale wino z pucharu. To dziecko to był podrzutek ode mnie. Zakonnica miała tępy wyraz twarzy, a jej oczy zdawały się być martwe. Dopiero gdy diabeł ucałował ją w usta, jej oczy zalśniły szkarłatną czerwienią. Sturmbannführer wpatrywał się w zakonnicę z mieszaniną złości i obrzydzenia. Dotykała się swoimi brudnymi paluchami w miejscach, które
nie przystoiły boskiej służebnicy. Więcej z niej nie wyciągniemy, podsumował major Weiss, chwytając stół od dołu i wywracając go. Dał upust wściekłości. Cholera! Same bzdury! Wezwij strażę i niech ją zabiorą! Fleischen patrzył to na przełożonego, to na nagą zakonnicę. Robiła do niego słodkie oczy i wywalając język, ruszała nim w dwuznaczny sposób. No chodź, pozwolę ci mnie dotknąć tam na dole, powiedziała prowokacyjnie. Otto przełknął ślinę i odpowiedział przełożonemu, odwracając wzrok od kobiety. Tak jest, panie majorze. Co z nią zrobić? Spytał. Skrzywił się z obrzydzenia na słowa kobiety. Kurwa! Jeszcze pytasz? Niech ją pluton egzekucyjny zajebie razem z resztą tego polskiego ścierwa! Ryknął major, rozjuszony jak byk. Alkohol ewidentnie wszedł mu w krew. Spojrzał ostatni raz na kobietę i zagryzając zęby, spytał ostatni raz. Gdzie jest fiolka? Co z nią zrobiłaś? Wzruszyła ramionami i śmiejąc się upiornie, powiedziała. Sprzedałam staremu Mendelowi w Gdańsku za 15 niemieckich jaj. Odpowiedziała i ryknęła śmiechem, nic nie robiąc sobie z wrzasków majora. Otto zasalutował przełożonemu i czym prędzej poszedł wezwać strażników. Miał dosyć tej kobiety. Jeszcze minuta i postradałby zmysły, gdyby tam został. Schował broń do kabury. Dopiero teraz zorientował się, że wciąż ją trzyma. I ciężko oddychając, poszedł po wartowników. Major przez chwilę został sam na sam z zakonnicą, która klaszcząc w dłonie zaczęła się śmiać, wyraźnie podekscytowana. Rozgoryczony znowu sięgnął po piersiówkę i odkrył, że jest pusta. Opróżnił ją do zera przez całe to przesłuchanie. Nie dało się słuchać na trzeźwo tych bzdur. Spojrzał na twarz zakonnicy, jakby chcąc utwierdzić się w przekonaniu, że ma słuszność. Odskoczył do tyłu, gdy przez krótką chwilę zobaczył upiorną, demoniczną twarz, wygiętą w parodii uśmiechu. Wartownicy wyprowadzili Paulinę na zewnątrz. Nikt nie zwracał uwagi na to, że jest zupełnie naga. Dała się prowadzić posłusznie jak ciele na rzeź. Ustawili ją wraz z 5 innymi cywilami. Łysiejący mężczyzna, obgryzający nerwowo paznokcie, który zaklinał się, że jest Niemcem. Tyle, że nie znał ani jednego słowa w języku najeźdźców i nie miał żadnych flepów na potwierdzenie swojej tezy. Kobieta o długich, kręconych, rudych włosach. Żydówka, patrząc po urodzie, która stała i płakała, żałośnie bełkocząc coś sama do siebie. Para staruszków pamiętających powstanie styczniowe, którzy obejmowali się, podtrzymując jedno drugie. I mały chłopiec, który nie miał nawet 10 lat, stał dumnie, wpatrując się swoim oprawcom w oczy. —
to jeszcze dziecko? Mordercy, potwory! Krzyczała starsza kobieta, ale żaden faszystowski knur jej nie słuchał. Zakonnica została dostawiona do nich, a po chwili pluton egzekucyjny wymierzył i na komendę oficera wystrzelił. Niech żyje Polska! Zdążył wykrzyczeć chłopczyk, a po chwili leżał na betonie, niczym kukiełka, której odcięto sznureczki. Spod jego szarego ubranka zaczęła wyciekać krew. Starszy oficer po kolei podchodził i dobijał leżące zwłoki strzałem w głowę. Gdy zbliżył się do zakonnicy, ta nagle ożyła i z przerażającym krzykiem uniosła się nad ziemię. Niemal natychmiast zerwał się potworny wiatr. Wszyscy, starszy oficer Wehrmachtu, pluton egzekucyjny i Otto Fleischen z majorem Weissem, wpatrywali się, nie mogąc pojąć, co się właśnie wydarzyło. Zakonnica zacisnęła pięści i ci Niemcy, którzy byli najbliżej, zaczęli zbliżać się do niej, jakby przyciągani za sprawą tajemnej siły. Wtedy zaczęli strzelać, ale kule omijały kobietę, która zawieszona w powietrzu tylko się śmiała. Starszy oficer, który był najbliżej, wrzeszcząc w panice, zaczął wirować dookoła kobiety z coraz większą prędkością. Następnie zakonnica otworzyła pięści i wszyscy z niewyobrażalną siłą zostali odrzuceni. Jeden z żołnierzy nadział się na sterczący kolec w bramie przed ratuszem. Inny upadł z wysokości 5 metrów na głowę. Skręcił kark. Starszy oficer, nie wiedzieć jak, został rozerwany na kawałki, podobnie jak pozostali żołnierze. Jedyni, którzy wyszli cało, to Sturmbannführer i Otto. Wpatrywali się z trwogą, jak kobieta pada plecami na ziemię. Jej ręce i nogi zaczęły się łamać w stawach i wyginać w nienaturalny sposób. Gdy to się już dokonało, niczym pająk, zakonnica zaczęła uciekać w kierunku muru ratusza. Wspięła się bez trudu, piszcząc przeraźliwie. Zatrzymała się na chwilę i utkwiła wygiętą w szaleńczym uśmiechu twarz w dwójce SS-manów. Istotnie wyglądała jak przerośnięty pająk. Upiorna twarz nie miała oczu, a zamiast nich ziały 2 czarne węgle. Usta były bezdenną czarną dziurą. Zwrócona plecami do ściany zaczęła uciekać w kierunku narożnika. Wtedy dopiero major wrzasnął. Kurwa, na co czekasz? Ryknął w kierunku swojego podkomendnego. Strzelaj, Fleischen, zapierdol to coś! Otto zaczął strzelać bez rozkazu. Ale nawet jeśli któryś z pocisków trafił, to nie robiło to najmniejszego wrażenia na potworze. Po chwili już go nie było, a jedyne co po nim pozostało, to krwawe ślady na elewacji ratusza. Wrzask demona niósł się poprzez noc. Fleischen przestał strzelać. Opuścił broń, czując przebiegające dreszcze po plecach. Wtedy padł jeszcze jeden strzał, a Fleischen poczuł, jak coś ociera się o niego i zwala za nim. Obrócił się i zobaczył martwe ciało majora. Jego głowa była w strzępach. W dłoni Weissa wciąż znajdował się pistolet. Walter P-38, z którego lufy unosił się siny dym. Martwa cisza otoczyła Fleischena.
urocza pielęgniarka poprawiła kołdrę, przykrywając nią starego, wiekowego mężczyznę. Uśmiechnęła się życzliwie i poklepała go po pomarszczonej jak pień dębu dłoni. Halo, pobudka, budzimy się. Pora na pańskie leki, panie Otto. Delikatnie nim potrząsnęła, aby wybudzić starca z głębokiego snu. Zbudził się gwałtownie, a usta zaczęły mu drżeć. Zakonnica, zakonnica, bełkotał, próbując złapać oddech. Siostra Ingrid przyjdzie później. Proszę, niech pan zażyje swoje leki. Flajsien utkwił zmącony wzrok w metalowej tacce, na której leżało kilka różnokolorowych pigułek. Przeżyłem, zrzuciłem mundur i ukrywałem się. Wróciłem tu, do ojczyzny, ukrywałem. Powiedział, patrząc na pastylki, jak na paskudne robaki, kręcące się w kółko na dnie brudnego słoika. Tak, już dobrze. Ukrywał się pana, teraz jest pan bezpieczny i nie musi się chować. No, bierzemy leki, panie Otto. Zaczął brać po kolei następne porcje tabletek, a pielęgniarka podsuwała pod jego fioletowe usta szklankę z wodą. Skwapliwie popijał. No, i ostatnia. Pięknie. Uśmiechnęła się promiennie. Zakonnica. To była zakonnica. Powiedział, chwytając jej delikatną, kobiecą dłoń. Oj, wiem, wiem, już dobrze. Przyjdzie siostra Ingrid, to przyślę ją do pana. Dobrze, Otto? Pokręcił przecząco głową, ale ona już sobie poszła, aby zająć się innymi pacjentami. Otto Flajsien zacisnął palce na pościeli i poczuł, że leki zaczynają działać. Serce wciąż jednak łomotało na wspomnienie wydarzeń sprzed pół wieku. Wciąż miał w pamięci widok tych czarnych oczu i bezdennej otchłani skrytej we wnętrzu ust demonicznej zakonnicy. Zabierze ze sobą tą tajemnicę do grobu. Nikt nie chciał słuchać, a ci, którzy się na to zdecydowali, nazywali go wariatem. Całą wojnę skrywał tamto wydarzenie w pamięci, bo jeszcze by go postawiono przed Plutonem. Później jednak, gdy wszystko się zmieniło, zdecydował się opowiedzieć o tamtym wydarzeniu z września 1939 roku podczas najazdu na Polskę. Wszyscy się jednak śmiali albo nazywali go czubkiem. Przesiedział pół wieku w tych murach. Może faktycznie był obłąkany. Może to był tylko sen. Takie rzeczy się nie zdarzają. Jak przyjdzie siostra Ingrid, to spróbuję z nią o tym porozmawiać. Pomyślał, patrząc w okno, za którym świeciło sierpniowe słońce. Zabierał się do tego już wielokrotnie, ale zawsze rezygnował z obawy, że ujrzy coś dziwnego w jej oczach. Tak, gdy przyjdzie, to spróbuję jej o tym opowiedzieć. Musi spróbować, bo inaczej... Nie, nieważne. Później, gdy już opowie i będzie sam. Tak bardzo zazdrościł Weissowi. Miał odwagę strzelić sobie w głowę. A on też mógł, ale stchórzył. Rozpłakał się i otarł policzki wierzchem dłoni.